Witam, tutaj Wichu 1993, to jest kolejny odcinek Stardew Valley. Już dawno nie było odcinka Stardew Valley, może nie aż tak dawno, ale przez jakiś czas nie było, dłuższy trochę, odrobinkę. No i tak, napisaliście mi, żebym właśnie zbudował Yuminos Hut. Nie jest to może aż takie drogie, 9 Star Fruitów to może być problem. Jeżeli ja nie mam żadnych, a wiem, że jakieś miałem, no to nie zrobimy w najbliższym czasie tego na pewno, ponieważ jest zima. I ja nawet nie jestem w stanie tego posadzić, a to jeszcze długo rośnie. No, chyba że będę miał nasionka i wtedy to już co innego, bo mam szklarnię, ale to też się okaże. Kupiłem też kolejny Iridium Sprinkler, który sobie dam tu, żeby jeszcze więcej mieć rzeczy do właśnie, no wiecie. I teraz tak, wystarczy, że będę miał starfruity albo cokolwiek, co mi da po prostu, no wiecie. Jeżeli nie okaże się, że nie mam, no to możemy zapomnieć o tym, że zrobię to. Zobaczmy. Tu nie ma. No dobra, może tu? Może tu? No. A tu? No. Tu? Nope. Tu. Jej, jeden? Okej. Okay. Jeden. A jest może gdzieś więcej? Nie? O! Dwa. I koniec. No, ale mogę zawsze kupić na pustyni. Okej, okay, jesteśmy na pustyni, na której zimy nie ma, ale... No cóż. Więc możemy kupić Starfruit Seeds za dosyć tanią cenę. Nie jest to problem, nie musimy też kupować aż tak dużo, bo chcę tylko to do tej jednej rzeczy. Nic więcej. Czekaj, co ja jeszcze tu mam do kupienia? Miód. I to wszystko. Dobra. Posadzi się, będzie ok. Ok, więc posadzę te sadzonki w szklarni. Miejsce chyba wystarczy na tyle, ile mam. Zobaczymy, może zwiększę trochę, większe miejsce. Wywalę coś, zobaczmy. Mamy tylko tu pole. Tutaj tak trochę, ale nie za bardzo. Więc trzeba to naprawić. I to jest całe nasze miejsce. Tutaj nie ma sprinklerów i mogę to naprawić oczywiście, ale... Musiałbym, najlepiej by było, gdybym zrobił całkowicie, jakby to musiało być, żeby tutaj właśnie to miejsce było zapełnione. Nie wiem, czy się w ogóle da to tak ustawić. Może? Może? No ale dobra, więc posadzimy tutaj te nasze kochane sicy. No i tak musimy czekać. Okej. Okay. Podlane. Wszystko jest cacy. A tu? O, proszę. Okej. Okay. Parę dni przeskipowałem. Jak widzimy, mamy tutaj Sweet Gambery. Super mega. Więc możemy sobie na tym nieco zarobić. Ale sporo. I teraz bym chciał jednak to 10, to pójdzie do sprzedaży, to z gwiazdką pójdzie do sprzedaży, to pójdzie na kolejne sezonki. Jesteśmy teraz w piwniczce, jak widzimy mamy tutaj rządbeczek ze złotą gwiazdą, fajnie, jeszcze niech trochę posiedzi to. I teraz tak, posiadałem już Sweet Gambery nowe. Zostało mi 9 rare seedów i teraz myślę, że dalej będę skipował parę dni, bo nie mam zimą za bardzo co robić. Sprzedam tylko jeszcze kokosy, których nie potrzebuję w ogóle. I myślę, że będzie dobrze. Jeszcze tam miał ametyst Abby. Aby miała. Patrz, ile zarobiłem z tego. 5. Dało mi 22 500. Wow. To jest po prostu dużo.
Ciekawe, kiedy dziecko urośnie. Bardzo mnie to ciekawi. Jak tam... zobaczmy. Stefan. Aha. No okej. Dostaję prezenty od ludzi! Od Wizarda dostałem Frozen Tear. Od Sandy dostałem kaktus. I więcej prezentów nie ma. Jako szkoda, ale te prezenty sprzedam. Dobra, minęło parę dni. Zapomniałem kupić sprinklera w piątek. Moja wina. No ale pozbierałem teraz sobie tutaj trochę rzeczy. Boże, widzicie, jak mi się chce spać. Ostatnio się w ogóle nie wysypiam. Ale cóż. To zostawię tu na razie, że będzie większa ilość wina. Okej. Zobaczmy, jak tam u zwierząt po tych skipach. Żarcie mają nadal. Okej. Wszystko jest okej. A w szklarni? No. Mamy więcej tego. Żeby zrobić więcej, wiecie. No. Żeby zrobić więcej wina. Okej. Kolejnych kilka dni minęło. Nie wiem, czy to dziecko w ogóle przechodzi stagnację wzrostu czy coś. Ale nie rośnie. Dostałem nowe. No nie. Nienawidzę tego eventu. Kiedy to jest event? Za tydzień? Będzie tutaj wzmianka. Don't tell anyone. Jazz, okej. Okej, jazz. Muszę pamiętać jazz 25. Kaka. I kolejna rzecz, dostałem od Gusa naleśniki. Dobra. Dobra, mi się tutaj zaczął płotek niszczyć bardzo. Zrobił się zniszczony. To jest niedobrze. Mam tu gotowe już te. Się tak zastanawiam nad zasięgiem, jaki ma ten domek. Bo jeżeli to ma duży zasięg, no to... No tak się zastanawiam, czy w ogóle... Gdybym postawił ten domek, czy w ogóle da się go postawić tutaj na środku. I on by wtedy zbierał dookoła wszystko to, co tu jest. I gdzie by to trafiało? Bo nie za bardzo wiem. Więc gdzie mogę... Gdzie mogę to postawić na test? Na test, żeby postawić, żeby zobaczyć, jak to dokładnie działa, bo jeszcze nie ogarniam tego, jak to ma działać. Więc trzeba by było sprawdzić. Mogę, mam już wszystko, co potrzebuję, żeby to sprawdzić. Chyba tak. No co tam było? 200 kamienia, 8 star... nie, 9 star fruitów. Coś tam było jeszcze. Nie pamiętam. I to jest problem. Co to było? No ale na pewno kamień. Może weźmiemy standardowe rzeczy. Kamień, drewno. Do tego starfruit i tyle. I może będzie. Mamy drewno. Mamy drewno, ale nie mamy kamienia. Gdzie jest kamień? Ja wiem, gdzie jest kamień, ale jeszcze tu patrzę, czy nie ma nigdzie. Kamień jest tutaj, w tej skrzyni za kurnikiem. O. Kamień, drewno, coś tam jeszcze było. To jest pewne po prostu. Ale co? Cholera. Okej, sprawdzamy. Co to było? Fiber! No dobra, mam fiber, mam 312, potrzebujemy aż tylko 200, ale... No dobra, mamy to, ale gdzie to postawię? To jest problem teraz. Gdzie ja postawię, gdzie będę chciał to postawić? Zrobię może miejsce, tutaj to się zbudowało, tu nic nie ma tak naprawdę.
To jest tylko miejsce na jakieś tam duperele. Może kiedyś wykorzystamy to. O ile będzie okazja, bo naprawdę nie mam teraz pomysłu, co tam włożyć. Ale! No gdzie ja to chcę postawić? Teraz robię tak mniej więcej miejsce. Ale może tu? Tu by pasowało, no jeżeli to ma zasięg spory. O ile ma spory, no to i tu będzie dobrze, i tu będzie zbierało, i tu będzie zbierało. Ale problem z tym, że ja nie wiem, jaki jest zasięg. I po prostu nie mam pojęcia, jak to mam ustawić. Nic nie wiem, jeżeli chodzi o to. Mógłbym sprawdzić w internecie i chyba to zrobię, bo tak na ślepo wstawiać to nie chcę, bo jednak to trochę kosztuje. A nie chcę tego tracić. Chyba, że jest pokazane tam, gdzie jest zasięg, ale nie wiem. Może jest, może nie jest. No dobra. Okej, zasięg to jest 17 na 17. 7 w prawo, 7 w lewo, 7 w górę i 8 chyba w dół. Jakoś tak było tam napisane. Więc myślę, że tu będzie to miejsce będzie idealne, ponieważ jeżeli tu postawimy, no to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O Jezu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, nie wiem. No to by pasowało tutaj postawić. W rogu. Albo tu. Dokładnie tu. Tu gdzie jest ten chodnik. Więc to jest raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No już tak by było lepiej. Cholera. Wtedy mogę tu postawić dalej ten, a to jest... ciężki wybór. Dobra, wywalamy. To jest raz, dwa. Taki zasięg. Będzie zawsze mniej do roboty. Dobra, idziemy. Okej, więc jesteśmy na miejscu i proszę... Zobaczmy. To będzie gdzieś... Tu? Jasne. I wtedy tu jest raz, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Okej, dobra. To budujemy tutaj. Dokładnie tu. Tego chodnika tu nie będzie. Ale jakby tego... Nie, nie będzie go. Wywalę go całkiem. Dobra. Boom. Okej. Mogę jeszcze jeden zbudować? O, mogę. No dobra, drugi będzie gdzie? Tu? Nawalić wszędzie tych właśnie tych i wtedy dużo mniej do roboty jest. Zobaczmy. Jest jakieś lepsze miejsce? Nie. Tylko tu mi przychodzi do głowy to miejsce, ponieważ jeszcze na dole zrobimy farmę. Jasne. Czemu nie? Jeszcze jeden? Nie! Kamienie brakuje! Czemu mi to robisz, gro? Czemu? Ale ja na spamie tych chatek, zobaczycie. Nie będę musiał nic już robić. Wystarczy tylko, że będę skipował od niej, zbierał i ta cała gra będzie. A, chciałem coś sprawdzić. Ojeju. Co jeżeli chodzi o tą wiedźmę? Bo chcemy ją dorwać, pseudo. A wątpię, że ona tu jest. No ba. Napisaliście mi też, o co chodzi z tym Dark Shrine of Memory. To na razie nas nie będzie interesować. Co to za grzybki? Okej, to... Aha, też pytaliście się, co jest w tej dziurze. Ja sprawdzałem ją. Nic tu nie ma. Okej. Dobra. To teraz pójdziemy czekać, aż będzie wiosna. No i zapomniałem o tym, że możemy zawsze chatki przenosić, więc jeżeli nie będziemy chcieli tej chatki tam,
to w każdej chwili mogę ją przenieść. I to jest właśnie mega. Jej. I tu jest inwentory, a to jest czy nie zbierać, czy zbierać chyba, dobra. Super. Super. Mega. Nice. Będę miał mniej do roboty. Okej, okay, przespałem się do 25, jest dzisiaj event, ja nie zapomniałem o tym i będzie. I tą osobą, której daję prezent, patrzcie. O nie, Abigail chce mnie porzucić, trzeba jej dać ametyst. Bo już chyba zapomniała o tym, że daję jej ametyst. Gus, tak? Jazz, to było. Jazz, o, ta dziewczynka, o Boże. Co mam jej dać? To jest dziewczynka, więc powinna dostać miecz. Albo bombę, o. Nie no. Ne. Co by tu jej dać? Najlepszy prezent dla wszystkich to diament. Już. Diament dostaniesz. A, Abi, wróć. Bym zapomniał. Wybaczysz mi? To dla ciebie. 11 na 12, o nie, tak nie może być. Stefanie! Co ty tu masz? Wiem, że dużo wina tam jest w ogóle. Tomorrow, tak, to już dzisiaj jest, nie tomorrow. Tomorrow to jest jutro. Ale to jest dzisiaj! Nie jutro. Pozbierajmy wino. O, może dam jej wino! O, to dobry pomysł. Nie no. Ciekawe, czy mogę dać jej wino. Takiej dziewczynce? Gdzie wino? Chyba nie mogę. Ej, ale teraz się ten mogę, czy nie mogę? To by było dziwne, gdybym mógł dać. Ale nie będę próbował. Ale dużo rzeczy. Boże, ja nie nadążę ze zbieraniem tego. Więcej już nie będę stracił tego, bo to za mało daje kasy. Poczekam, aż to się rozrośnie i wtedy rozrosnę. Bo Sweet Gamberry jest i tak the best. The best for of the best. Płotu już tu nie mam w ogóle. Czemu po tej stronie jest płot cacy, a po tej stronie się zniszczył? Nie rozumiem tego. Może tam bardziej wieje. A nie. Okej. Bum. A jak tam robią kury? Świetnie. Żarcie mają? Mają, dobra. Ja pierdzielę, patrzcie. Jeden roboczek, drugi, trzeci, czwarty. The fuck, co się dzieje? Infestacja. Jak to się mówiło na to? Jup. Nie ma. Jup. Nie ma. Jup. Nie ma. Dajcie mi artefakty! Jup. To już było. No nic. Idziemy na event. Tylko to nas obchodzi. Event. Teraz. Okej. Jazz! Tak, daj jej secret gift. A czy masz diament? No, proszę bardzo. Też bym chciał dostać diament na urodziny, na święta pod choinkę. Taki byczy jak jest ten. O, dostałem od niego. Ciekawe, co to jest wędka. Może robaki dostałem. Willy, co mi dałeś? Co mi dałeś? Robaki? Totem! 25 totemów! Dziękuję! O Boże, dzięki. Aż cię ucałuję po prostu. A ja uwielbiam to, normalnie uwielbiam to. O Boże, 25 totemów dostałem. Pierwszy sensowny prezent, jaki dostałem w tej grze. Wow! Dużo! Jestem happy! Fuck! Yeah! Czy chcesz coś jeszcze ode mnie? Nie? Dobra, idę, pa! Dałem prezent, dostałem prezent, tylko tyle mnie obchodzi. Pa, pa!
Jak wszyscy się ładnie teleportują. W ogóle jest dzień, ja wychodzę z tego festiwalu i zajmuje mi cały dzień, żeby dojść tą małą drogę tutaj do domu. To jest ciekawe, nie? To jest ciekawe. No tak, to jest ciekawe. Ale dobra, event mamy za sobą. Czekaj, to już nie jest wiosna czasami? Abi! Nie zostawiaj mnie, żono! Dam ci ametyst. Masz. Nikomu mnie nie zostawiaj. Co za materialistka? Jeszcze nie jestem. Co za materialistka, kurde. Ma już pewnie całą szafę ametystów. Ale nie, ona chce więcej. Ona chce więcej. Bo tak. Materialistka. Fuck. A może to jest feministka? Zobaczmy. Masz, Abi, nie zosta... Tu jest. Masz, Abi, nie zostawiaj mnie tylko. Masz. Jestem najlepszy, bo ci daję prezenty codziennie. Kurde. Nie chciałbym cię mieć na żywo. Ja pierdzielę, dostałabyś coś. Codziennie bym dawał wykołaczkę. Bo mam ich dużo. Aż! Nie zostawiaj mnie tylko! Wiem, że jesteś materialistką. Ale co to? No gdzie ta zima? Ja już chcę wiosny. Wiosna, wiosna. Boże, jak to w podstawówce się śpiewało? Nie, nie pamiętam. A, co? Już drugie chcesz? Okej. Czyli ona już jest w ciąży? Tak? Okej. Cześć. Cześć, Stefan. Tak, duże plany? Teraz buzi, bo ten. Masz jeszcze ametyst. Kombo musi być. Dobra. Już jest wiosna! Uwielbiam te kolory. Dobra. Więc tak, ogólnie strasznie mi tutaj zarosło. No ale to nie jest żaden problem. Możemy to wyzbierać. I co będziemy planować? Aha, już bym prawie bym zapomniał. Ale to prawie było za blisko. Fakt, ile tej trawy tam jest? Prawie bym zapomniał o takiej bardzo ważnej rzeczy. Mamy tu diament i idziemy zobaczyć ołtarzyk dziadka. Bo możliwe, że już są cztery świeczki. A poza tym prosiliście mnie, abym sprawdził, jak będzie już nowy rok. A nowy rok jest i nie. No, to piszcie dalej, o co chodzi z tymi świeczkami, bo ja nie mam pojęcia. Chyba użyję też tego, żeby zobaczyć, czy coś się zmieni. Ale pewnie nie. Trzeba tu dużo rzeczy posprzątać. Tak. Tyle zarosło. Tyle zarosło, że. Dobra, czas planować. Więc w tym roku posiejemy. No właśnie, co posiejemy? Co się robi? Potatosy? Nie, garlic nie. Kalafior? Nie wiem. Tulip, kale. Boże, chyba kalafior. Chyba kalafior. Więcej, więcej, więcej. Dobra, starczy. Okej, wszystko posadziłem. Zajęło mi to trochę czasu, ale widzę tutaj teraz, że te wejścia do tych chatek się świecą. Co jest bardzo ciekawe. Ale dobra, posadziłem wszystko, co mogłem.
Wszystkie sprinklery, jakie miałem w jakimś punku użyłem. No i możemy iść spać i zobaczymy co tam u dziadka. Wszystko jest posadzone, sprawdzam jeszcze raz jeszcze, czy na pewno wszystko jest. Tak, raczej jest wszystko. Okej. To idziemy tutaj do domku i zobaczmy. O, śpi. Co tam dziadek powie? Czy się różni to, co było wtedy, czy nie? Są cztery! Jej, to teoretycznie, praktycznie przeszedłem w Stardew Valley. Fuck. Ale jeszcze nie będę kończył serii, ale już niedługo skończę ją. Wow, są cztery. Dobra. Tak więc to będzie na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa.